pozwolić, nie wygłupię się dobrze, powiedziała pani wychowawczyni. Ostatni dzwonek, czyli inaczej najwyższa pora, ostatni dogodny moment, rozumiesz? Bartusz skinął głową, a po chwili podniósł rękę. Chcesz poprawić ocenę? Zapytała pani wychowawczyni. Nie, odpowiedział Bartuś, chcę iść do ubikacji. I słowo daję, to już ostatni dzwonek, bo inaczej siusiam się w klasie. Wiem, że nie było to zbyt mądre opowiadanie, proszę wybaczyć. Ale przynajmniej śmieszne, a mam wrażenie, że książki dla dzieci, to jest jakby wartość też książek dla dzieci, że one bywają śmieszne. Wszystkie opowiadania w tej książce możecie potraktować jak tak naprawdę jako dowcipy. To są książki, opowiadania króciutkie, śmieszne. Czytajcie, śmiejcie się, a że przy okazji się czegoś nauczycie, to już trudno. Książka jest dość nietypowa, bo gdy już ją przeczytacie, nie musicie tej książki odkładać na półkę biblioteczną. Gdy tę książkę przeczytacie, wystarczy ją odwrócić, a tam z drugiej strony jest książka inna pod tytułem Gdyby była chłopcem. Gdyby był dziewczynką, gdybym była chłopcem. Tę książkę napisałem ja, a książkę gdyby była chłopcem napisała świetna polska pisarka Ania Onichimowska. Teraz dlaczego ją napisaliśmy? Zastanawiałem się z Anią Onichimowską, co by było, gdyby Ania urodziła się chłopakiem, a ja dziewczyną. Pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Urodziliście się w tych samych rodzinach, w których się urodziliście. Macie tę samą mamę, tego samego tatę, mieszkacie w tym samym domu. Chodzicie do tej samej szkoły. Tutaj siedzą właśnie nauczyciele, którzy się nie zmienili, ale wy się zmieniliście, bo chłopaki są dziewczynami, a dziewczyny chłopakami. Trzeba kąpać się z nami raz na tydzień, powiedział ze zgrozą pan Tomek. To rzeczywiście kłopot. Co jeszcze? Pani by się bardziej pociła. No, bo gdybym ja był dziewczynką. Przynajmniej co mi się wydaje, że mogłoby być. Imię. Gdybym był dziewczynką, miałbym na imię Ania, Kasia lub jeszcze inaczej. Na pewno jednak nie Grześ. Najbardziej chciałbym mieć na imię Leja, jak ta księżniczka z Gwiezdnych Wojen. Pamiętam, że moje koleżanki lubiły bawić się w księżniczki. Byłbym jedną z nich, a taką nowoczesną, ze świetnym mieczem. Gdyby jakiś chłopak mnie przezywał, wyciągnąłbym laser i już po. A na rysunku ja jako księżniczka Leja biegnę ze świetnym mieczem za Lordem Vaderem, a za nami jedzie robot Artuditu w fartuszku dziewczęcym z kokarką na głowie. Zmusiła mnie do przeczytania książki Jana Grabowskiego z fantastycznie zilustrowanej książki przez Jerzego Flisaka, książki Finek. I po przeczytaniu tej książki stwierdziłem, że gdy skończyłem ją, że czegoś mi brakuje w życiu. Przyzwyczaiłem się do tego, że siedzę i czytam. To była taka przyjemność, której się nie spodziewałem wcześniej, patrząc na ten przedmiot, jakim jest książka. Sięgnąłem po następną książkę. I tak to trwa do dzisiaj, a mam już lat 40 i czytam od lat 30 nałogowo.